Techniki oddechowe, proszę Państwa, to jest tak zwany świadomy oddech. Czyli zwracamy uwagę na to, w jaki sposób po prostu oddychamy. I one uczą nas prawidłowego oddychania. Co my będziemy tak naprawdę mieli dzięki temu, że zaczniemy prawidłowo oddychać? Przede wszystkim organizm będzie zdecydowanie lepiej dotleniony. Pobudza się wówczas krążenie krwi i reguluje się ciśnienie krwi. Proszę Państwa, odpowiednia ilość krwi, która dociera do tkanek, również dociera do naszych struktur nerwowych, dociera do naszego mózgu, będzie nam warunkowała prawidłowe odżywienie tych tkanek. Czyli z jednej strony dzięki prawidłowo działającym układowi krążenia, my dostarczamy mnóstwo składników odżywczych, które pobieramy z pożywienia czy suplementacji i dostarczamy je do tkanek. A z drugiej strony prawidłowo działający układ krążenia również powoduje usunięcie zbędnych produktów przemiany materii, substancji toksycznych, które w naszym organizmie mogą zaburzać przemiany metaboliczne. Dodatkowo prawidłowe techniki oddechowe pozwalają nam wytrenować wszystkie mięśnie oddechowe, w związku z czym na przykład nasza przepona staje się bardziej elastyczna i dzięki temu będziemy oddychać sprawniej. Dodatkowo takim efektem bardzo szybko zauważalnym przy prawidłowym oddychaniu jest właściwa jakość snu, a dzięki temu budzimy się zdecydowanie bardziej wypoczęci i mamy chęć do działania w ciągu całego dnia. Lepsza regeneracja i reakcja na stres. Prawidłowe oddychanie, tak jak już wcześniej powiedziała Agnieszka, pozwala nam szybko uspokoić organizm i nie zareagować na stres w niewłaściwy sposób albo zbyt intensywny. Oczywiście dzięki stosowaniu regularnemu technik oddechowych poprawia się wydolność fizyczna, możemy zaobserwować u siebie ten progres sportowy i również nasza wydolność psychiczna, w związku z czym obserwujemy na przykład zwiększoną kreatywność czy zwiększone możliwości naszej koncentracji. W związku z czym też, proszę Państwa, takie ćwiczenia oparte o element rozciągania mięśni, czyli ćwiczenia ekscentryczne w połączeniu z właściwymi technikami oddechowymi, tutaj kontrolą oddechu, odpowiednim procesem wydłużania tego oddechu, czy stosowania tak zwanego oddechu pogłębionego, stanowią właśnie bardzo duże zainteresowanie aktualnie ośrodków naukowych, ponieważ pamiętajmy o tym, że udowodnione już efekty stosowania właściwych technik oddechowych są właściwie bezkosztowe. Poza tym, że musimy włożyć nasze zaangażowanie, czas i odpowiednią wiedzę, żeby się tego nauczyć, to możemy je stosować zawsze i wszędzie. Oddech jest takim narzędziem, które mamy ze sobą zawsze w kieszeni, w cudzysłowie, i możemy wykorzystać w każdym niezbędnym dla nas momencie. Ćwiczenia oddechowe dotyczą takiego aktywnego procesu świadomej kontroli oddechowej, zarówno pod kątem czasowym, czyli tutaj mówimy o tym, jak długo trwa wdech i jak długo trwa wydech, również to możemy mieć pod kontrolą, ćwicząc samą technikę oddechową, ale również biorąc pod uwagę objętość oddychania, czyli czy oddychamy głęboko, czy oddychamy zbyt płytko. I proszę Państwa, według takiego ogólnokrajowego badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych, właśnie powolne i głębokie oddychanie jest takim drugim, najczęściej stosowanym sposobem uzupełniania dbania o zdrowie. Oprócz oczywiście aktywności ruchowej, który będzie miał ewidentnie udowodniony wpływ na pracę całego organizmu, ciała oraz naszego umysłu. Ćwiczenia głębokiego oddychania są bardzo często stosowane już jako interwencja taka samodzielna lub jako składnik innych, takich niefarmakologicznych metod leczenia, relaksacji, hipnozy, medytacji czy chociażby tai chi lub qigongu. Kilka takich najważniejszych punktów, które mają już bardzo dobrą prasę naukową, dotyczących właśnie skuteczności technik oddechowych w leczeniu. I tutaj takie powszechne problemy zdrowotne, z którymi mamy dzisiaj wyjątkowo często do czynienia, to jest przede wszystkim lęk. Więc osoby, które żyją w chronicznym lęku, nie potrafią sobie z tym lękiem odpowiednio poradzić, to narzędzie jest przede wszystkim dla nich. Dodatkowo chroniczny stres, którym jesteśmy obciążeni wyjątkowo mocno w dzisiejszym czasie, również może być niwelowany poprzez wprowadzenie właściwych technik oddechowych.
Proszę Państwa, też myślę, że jedną z najlepszych prac ma leczenie bólu za pomocą technik oddechowych i to właściwie bólu każdego rodzaju. Tutaj już mówiliśmy chociażby o bólach głowy, ale również osoby, które żyją w chronicznym bólu ze względu na różnego rodzaju dysfunkcje, mogą dzięki technikom oddechowym zmniejszać to odczucie. Ważnym też punktem jest regulowanie ciśnienia krwi i tutaj osoby z nadciśnieniem mogą wprowadzić sobie techniki oddechowe jako metodę terapii do regulowania po prostu ciśnienia krwi. Oczywiście dostępnych jest mnóstwo technik oddechowych. Jak włączycie Państwo kanał na YouTubie lub poczytacie w internecie, to rzeczywiście jest tych technik dostępnych bardzo wiele. Są one teraz coraz bardziej popularne. Natomiast myślę, że już tą pierwszą częścią prezentacji udowodniłam Państwu, że rzeczywiście ma to swoje podłoże i warto jest w tą stronę patrzeć. I teraz niektóre praktyki, takie jak na przykład modlitwy głosowe czy mantry w jodze, mogą również obejmować zmianę parametrów oddychania, podobnych właśnie do takich, które obserwuje się przy stosowaniu tak zwanego pogłębionego oddechu. I techniki mogą się różnić. Mogą się różnić częstotliwością oddychania. Mogą się różnić głębokością i stosunkiem długości i częstości wdechu do wydechu. Mogą również wykorzystywać naprzemiennie oddychanie przez nos i przez usta. I taką techniką pierwszą, którą chciałam Państwu omówić, później to pokażemy, jak wygląda to w praktyce, jest technika oddychania z zaciśniętymi ustami. Wówczas czym się ona charakteryzuje? Wdech jest wykonywany przez nos, jest długi i spokojny, często sięga właśnie do dołów brzucha, prowadzimy go do dołów brzucha, natomiast wydech jest prowadzony przez usta, natomiast usta nie są tak luźno puszczone, tylko lekko są zaciskane. Jest to technika bardzo często stosowana w rehabilitacji pacjentów, na przykład z przewlekłą obstrukcyjną chorobą płuc, właśnie ze względu na jej bardzo korzystne działanie na czynności płuc. Drugą techniką, która jest jedną z takich moich ulubionych technik stosowanych, które praktykuję bardzo często, jest technika jednostronnego oddychania przez nozdrza. Jest to technika, która obejmuje takie naprzemienne oddychanie, czyli wdech jest wykonywany przez jedną dziurkę nosa, na przykład przez lewą, zatykana jest lewa dziurka nosa i wydech jest prowadzony przez prawą dziurkę nosa i w ten sposób jesteśmy w stanie kontrolować właśnie ten przebieg powietrza w naszych strukturach oddechowych. Bardzo często jest on uczony właśnie w jodze, w medytacji i co jest bardzo ciekawe, niektóre badania wykazały tutaj, że jest to technika oddechowa, która w najmniejszy sposób wpływa nam na podnoszenie ciśnienia krwi, ponieważ w momencie, kiedy my uczymy się prawidłowo oddychać, są techniki oddechowe, które są bardziej ingerujące w parametry oddechowe i w parametry stabilizacji ciśnienia krwi i mniej ingerujące w te parametry. I akurat technika jednostronnego oddychania ma taką prasę, że w najmniejszy sposób na samym początku podnosi nam ciśnienie krwi, więc będzie ona taką techniką najbardziej bezpieczną do stosowania dla osób, które to ciśnienie krwi mają nieuregulowane właściwie. Więc korzystne efekty obniżenia wysokiego ciśnienia poprzez regularną praktykę oddechową zostały już naprawdę bardzo dobrze udokumentowane i badania na temat właśnie wpływu relaksacji, ćwiczeń powolnego, prawidłowego oddychania na pacjentów z wysokim ciśnieniem już wielokrotnie były wskazywane właściwie w wielu badaniach i one wpływają przede wszystkim na odpowiednią aktywizację układu nerwowego, więc też będą wpływały na wydzielanie odpowiednich neuroprzekaźników w reakcjach stresowych. Reakcja fizyczna właśnie obniża skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi bez konieczności brania, oczywiście tutaj zawsze zaznaczam, że trzeba mieć to skonsultowane z lekarzem, leków czy stosowanie jakichkolwiek innych interwencji. I okazuje się, że zarówno krótkotrwałe, jak i długotrwałe ćwiczenia oddechowe właśnie mają ten wysoki wskaźnik skuteczności regulowania tych parametrów, o których już tutaj dość dużo mówiłam.
Oczywiście parametry oddechowe. Proszę Państwa, podaję już tutaj konkretne dane z konkretnych badań. Badania zmiany parametrów oddechowych zostały zaobserwowane u osób, które trenowały hatha jogę właśnie z uwzględnieniem praktykowania właściwych technik oddechowych. Tutaj było badanie z udziałem 75 mężczyzn i kobiet i co się okazało? Osoby praktykujące hatha jogę z technikami oddechowymi poprawiły wielkość takiej życiowej pojemności płuc, poprawiły swoją maksymalną wentylację, poprawiły wentylację minutową, doszło do spadku ciśnienia i częstości oddechów. Dodatkowo został przedłużony czas trwania jednostki oddechowej. Jak to działa w kontekście również układu ruchu? Ćwiczenia hatha jogi ewidentnie są ćwiczeniami obejmującymi cały układ ruchu. Również bardzo korzystnie wpływają na przykład na zmniejszenie dolegliwości związanych z zapaleniem stawów i innymi schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Szczególnie było to często badane u osób starszych, u osób powyżej 65 roku życia, aczkolwiek pamiętajmy, że we wcześniejszym wieku również takie problemy występują i również możemy dzięki takim technikom sobie pomóc. Dodatkowo dzięki stosowaniu właśnie tych technik i oddechowych, i hatha jogi zmniejszono dolegliwości bólowe kręgosłupa, poprawia się gibkość u kobiet, również z chronicznym bólem kręgosłupa. I proszę Państwa, już po 7 dniach odpowiednio prowadzonego treningu zauważono, że kręgosłup staje się zdecydowanie bardziej elastyczny. Dodatkowo układ krążenia bardzo mocno zyskuje. Oceniono wpływ ćwiczeń właśnie hatha jogi i technik oddechowych, głównie właśnie pozycji relaksacyjnych, na obniżenie ciśnienia tętniczego oraz obniżenie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia u pacjentów z chroniczną niewydolnością serca, czyli ewidentne efekty już udokumentowane. Działanie ogólnoustrojowe takiego prowadzonego ruchu oraz technik oddechowych. Proszę Państwa, na slajdzie jest bardzo dużo informacji, natomiast co możemy od razu zauważyć tutaj? Oczywiście badania były prowadzone na osobach w bardzo różnym wieku, osobach dorosłych, tutaj między 19 a 83 rokiem życia i podkreśliłam chyba najważniejsze informacje. Proszę Państwa, regularny ruch, czyli prowadzony codziennie w odpowiedniej ilości czasu i tak samo regularnie prowadzone techniki oddechowe będą właśnie pozwalały na osiągnięcie tych wymienionych na slajdzie efektów. Przede wszystkim popatrzmy na to, że możemy wyprostować dzięki prowadzeniu takich zajęć swoją sylwetkę. Zwiększymy swoją wytrzymałość fizyczną, poprawimy gibkość, o czym już mówiłam wcześniej. Dodatkowo wpływamy na poprawę parametrów związanych ze stanem zapalnym naszego organizmu. Stymulujemy układ odpornościowy do pracy, a to w dzisiejszych czasach wydaje się być bardzo kluczowym elementem. Dodatkowo wzmacniamy mięśnie kręgosłupa, uwydatniamy mięśnie klatki piersiowej i uelastyczniamy te mięśnie. Dodatkowo możemy sobie pomóc na przykład przy redukcji masy ciała, ponieważ stosując ruch i aktywność fizyczną oraz techniki oddechowe przyspieszamy przemiany metaboliczne i regulujemy masę ciała, która, jak już dowodzą statystyki, bardzo mocno w naszej populacji w aktualnym czasie niestety rośnie. Spada nam dzięki temu otłuszczenie ciała, czyli redukujemy zawartość tkanki tłuszczowej w naszym organizmie. Uregulowaniu ulega przemiana materii, ulega ona przyspieszeniu. Dodatkowo możemy zaobserwować przypływ energii, taką większą chęć do działania. Zwiększa się nam poczucie naszej koncentracji oraz refleksu. Poprawia nam się sen się wydłuża oraz odpowiednio wydłuża się faza REM. Mamy lepsze samopoczucie, zwiększa się również świadomość własnego ciała. Czyli wchodzimy w tym momencie również w taki element bodźca czuciowego, którego zdecydowanie mamy za mało. Dodatkowo wydłuża się nam czas trwania oddechu, uzyskujemy większą harmonię, relaksu i zwiększa się nasza odporność na stres. Czyli proszę Państwa, same korzyści i pozwoliłam sobie jeszcze wyodrębnić badanie, które pokazuje nam, że stosowanie technik oddechowych oraz właśnie tego ruchu jogicznego będzie wpływało nam na opóźnienie w czasie, no już niestety zawsze zachodzących, ale
elementów związanych ze starzeniem się organizmu. I tutaj, proszę Państwa, w tym badaniu pacjenci po 90 dniach treningu jogi oraz technik oddechowych i medytacji, przede wszystkim u tych pacjentów, co zauważono, że tutaj poziom telomerazy, czyli takiego enzymu, który wpływa nam przede wszystkim na proces starzenia, zmienia się, zwiększa się ilość endorfin w naszym organizmie i zmniejsza się ilość markerów stresu oksydacyjnego. W związku z czym można jasno i wyraźnie stwierdzić, że będą tego rodzaju techniki wpływały antystarzeniowo. Dodatkowo jeszcze ruch w takim układzie jak Tai Chi, też przedstawiam Państwu dokładne badania, będzie wpływał przede wszystkim na redukcję lęku, redukcję agresji, nerwowości oraz będzie dzięki temu też poprawiał pracę układu krążenia, a dodatkowo również trening Tai Chi będzie wpływał na redukcję masy ciała tutaj w kontekście redukcji tkanki tłuszczowej oraz przede wszystkim, proszę Państwa, będzie nam obniżał adherencję niewłaściwych lipoprotein do naszych naczyń krwionośnych, czyli będzie działał, innymi słowy, przeciwmiażdżycowo. Także podsumowując już, proszę Państwa, aktywność fizyczna, techniki oddechowe zdecydowanie są sugerowane i są rekomendowane jako takie podstawowe metody do profilaktyki, leczenia i mogą być wykorzystywane jako forma uzupełniająca właściwie każdą terapię. Dziękuję za uwagę. Możesz mówić, jak chcesz. Będziecie jakoś? Nie, no. Zaczęliście razem, fajnie, żebyście razem skończyli, nie? No to Karina opowiedziała Państwu właśnie o tym naszym drogocennym oddechu, który nie zawsze wykorzystujemy tak, jakbyśmy tak mogli. Dietę chyba jeszcze zaraz poruszymy, ale również ruch jest takim niezbędnym elementem tego naszego zdrowego funkcjonowania, tej poczucia wewnętrznej homeostazy i w dzisiejszym czasie, gdzie mamy to, co się dzieje, tak? Te skutki popandemiczne przynoszą nam ogromne ilości stresu, naszym dzieciom spowodowane właśnie przebodźcowaniem. Umiejętne oddychanie, wykorzystanie tego nawet oddechu w ciągu dnia, żeby zminimalizować te skutki tego, co się dzieje wkoło, jest niezbędne. Dodatkowo zaplanowanie sobie takiej chwili na to, żeby wyjść może na dwór, wyjść do natury, popatrzeć na tą zieleń, którą już dzisiaj mamy za oknem, zrobić sobie plan właśnie na to, żeby był ten ruch elementem takiej codzienności, żeby jak nie spacer, to jakiś mini trening w domu. Jest tak dużo dostępnych stron, gdzie macie Państwo ćwiczenia dostępne, że myślę, że łatwo można to wpleść. Tylko najważniejsze jest to, żeby pamiętać, żeby być świadomym. Moje ciało potrzebuje. Potrzebuje odreagować stres, potrzebuje wejść w ten proces równowagi, potrzebuje zrównoważyć kortyzol, adrenalinę, noradrenalina, która się nawarstwiła w dniu dzisiejszym i zrobię to właśnie w sposób albo ze świadomym oddechem, lub pójść właśnie na spacer, zrobić jakiś mini trening. Dodatkowo jeszcze za chwilę powiemy o diecie. I w taki sposób możecie Państwo równoważyć właśnie te zgubne czynniki, które w dzisiejszym świecie jest ich za dużo. Właściwe jest też, bardzo ważne jest to też, żeby dobierać właściwie te techniki wszystkie do naszego aktualnego stanu, ponieważ my często chcemy zrobić za szybki progres i to będzie też czynnik, który dodatkowo będzie organizm stresował i nie będzie zdrowy. Dlatego jeżeli my zaczynamy w ogóle pracować z technikami oddechowymi, warto jest zacząć od tych łagodnych technik, o tym już troszeczkę na wykładzie mówiłam, żeby nie stymulować za bardzo naszego organizmu i spokojnie przechodzić do tych dalszych, bardziej złożonych technik. Oczywiście za chwilę w kolejnych filmach pokażemy zarówno te techniki oddechowe, od których warto zacząć. Karina też wyjaśni czas, od jakiego zacząć i w jaki sposób się rozwijać w tych kwestiach. Natomiast no, pamiętajcie Państwo, że to, żebyśmy umieli mieć w sobie tą wewnętrzną równowagę, niezbędny jest świadome podejście do siebie, do swojego oddechu, do swojego ciała, do obserwacji samego siebie, do powrotu, do połączenia ze swoim właśnie wewnętrznym ja. Już Jung, już Freud mówił o jaźni, o duszy,
Tak, wszyscy to posiadamy. Psyche, znaczy dusza, od tego się wzięła tak naprawdę nazwa psychologii i to w nas jest. Pamiętajcie o tym, że abyśmy dobrze funkcjonowali i mieli tą właśnie homeostazę, umiejętność codziennej harmonii, wydobywania z życia codziennej harmonii, niezbędne jest połączenia czynnika ciała, umysłu i właśnie psyche. I wtedy jesteśmy w stanie i nadzorować stres, i spełniać marzenia, być szczęśliwi, budować zdrowe relacje. Zapraszamy na kolejne nasze części, gdzie będziemy pokazywali Państwu dalej, jak sobie radzić na stronie Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom, na naszych social mediach, na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie, wszędzie jesteśmy. Zapraszamy również do obserwacji naszej nowej strony Instytut Inteligencji Emocjonalnej, gdzie będziemy wdrażać szkolenia zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych, nauczycieli, do tego, aby właśnie coraz większą pełnią żyć, żebyście potrafili wydobywać swoje wewnętrzne zasoby i żebyście potrafili radzić sobie z czynnikami zewnętrznymi, tymi trudnymi, takimi jak stres, zmęczenie. Także życie, wróć. Do zobaczenia. Do zobaczenia.